Witajcie na naszym kanale. Zapraszamy na kolejne wideo. W tym odcinku chcemy pokazać Wam skaner rynku MMD. Proces instalacji skanera, konfiguracji, a potem jego działanie w praktyce. Zaczynamy od instalacji. Pobraliśmy już na dysk paczkę ze skanerem, możemy ją rozpakować. Pojawił nam się katalog, w którym są podkatalogi. Teraz uruchamiamy MetaTrader i w MetaTrader wybieramy plik Otwórz Folder Danych. Chowamy na chwilę MetaTrader i teraz przeciągamy pliki, które rozpakowaliśmy, do katalogu Folder Danych. Razem z podkatalogami przeciągamy je do folderu danych. Wracamy do MetaTrader i w okienku Navigator klikamy na wskaźniki prawym klawiszem myszy i wybieramy odśwież. Poniżej w strategiach mamy na liście Market Scena. Sprawdzamy jeszcze we wskaźnikach, powinny być wskaźniki Candle, Valium i Clouds MMD. Możemy już przystąpić do uruchamiania skanera. Otwieramy dowolny wykres i przeciągamy na niego skaner. Zanim uruchomimy skaner, możemy dostroić parametry według własnych upodobań. Przejdźmy je po kolei od góry. Pierwszy parametr określa: czy ma być brana lista instrumentów, która pojawia się obok w okienku rynek, czy też ma być zastosowana lista instrumentów, które mamy wpisane w kolejnym parametrze? Jeżeli mamy tutaj ustawienie na true, to znaczy, że będą brane symbole, które wyświetlają się w okienku rynek. Jeżeli na false, to znaczy, że będą brane symbole, które są tutaj wpisane z ręki. Kolejne instrumenty możecie dodawać rozdzielając je średnikiem. Następny parametr oznacza maksymalną liczbę wyświetlanych symboli. Jeżeli wpiszemy ich więcej lub w okienku rynek będzie więcej, to maksymalnie wyświetli nam się ta liczba. Dwa kolejne parametry określają częstotliwość pracy skanera. Następny parametr określa, czy klikając na przycisk obok danego instrumentu na ekranie otworzy nam się wykres danego instrumentu. A teraz metody, których skaner używa, żeby wyszukać nowy wykres przy otwieraniu. Są trzy opcje. Pierwsza oznacza, że przy kliknięciu na sygnał otworzy się zupełnie nowy wykres. Jeśli wybierzemy drugą opcję, wtedy wykres zostanie odnaleziony przez skaner i nie zostanie otwarty nowy, tylko przejdziemy do już otwartego. Ostatnia opcja decyduje, że musi się zgadzać nie tylko symbol, ale też interwał. Tutaj możecie podać nazwę szablonu, z którym otworzy się nowy wykres. Możecie stworzyć własny szablon i z dowolnym zestawem wskaźników IEA, którego używacie. Wtedy skaner, otwierając nowy wykres, zaczyta wasz szablon. Skalowanie interfejsu pozwala zmieścić większą liczbę instrumentów na jednym wykresie albo powiększyć przyciski na przykład na monitorze 4K. Poniżej możemy zdecydować, czy mają być pokazywane linie poziome, które oddzielają poszczególne instrumenty. Następna sekcja w ustawieniach skanera to alerty. Pierwszy parametr określa, czy w ogóle są wysyłane alerty. Kolejny parametr określa, czy alerty mają być limitowane do określonego przedziału godzinowego. Na przykład, kiedy zostawiamy skaner całodobowo na VPS, a nie chcemy, żeby nas budził w nocy alertami. Pop-up alert to jest standardowy alert w MT4. Mobile Notification alert to jest powiadomienie na telefon komórkowy. E-mail alert jest to mail wysyłany jako alert. Kolejna sekcja to ustawienia sygnałów. Na początek mamy ustawienia okresów dla średnich MMD. Jeśli ktoś chciałby eksperymentować z własnym wartościami średnich, może je tutaj wpisać. W tej wersji skanera pojawiła się wygodna opcja równoległego czytania wszystkich sygnałów. Skaner rozpoznaje obecnie cztery typy sygnałów, trzy główne i jeden dodatkowy. Omówmy je po kolei. Pierwszy to jest wykrywanie przecięcia chmury czerwonej z pomarańczową. Drugi typ sygnału to jest test chmury pomarańczowej. A trzeci to jest spike volumenu, czyli skokowy wzrost wolumenu na bieżącej świecy, wykrywany specjalnym algorytmem. Dodatkowy typ sygnału to sygnał nadchodzący. Dotyczy sytuacji, kiedy na świecy, która dopiero się tworzy, a jeszcze się nie zamknęła, może pojawić się sygnał przecięcia chmur. Kolejny parametr określa odległość aktywującą alert. Kolejne dwa parametry dotyczą algorytmu wykrywania skoków wolumenowych. Pierwszy to jest okres, z którego brane są wartości wolumenu do wykrywania anomalii, a drugi to jest poziom alertowania. Im wyższą wartość wpiszemy, tym rzadsze będą sygnały. Następnie mamy ustawienia poszczególnych interwałów. Od M1 do D1. Dla handlu jednosesyjnego można wybrać monitorowanie M15 oraz H4 i tylko tam włączyć sygnały. Do scalpingu możemy ustawić M1 i M15 albo M1 i M5. Dla każdego TF są też ustawienia kierunków na wyższych interwałach. Na przykład dla M1 określamy kierunek z M5. Wtedy sygnał musi być zgodny z trendem z M5. To tyle jeżeli chodzi o ustawienia skanera. Klikamy ok i skaner się uruchomił. Oto co widzimy na ekranie. U góry jest informacja o bieżących ustawieniach skanera. Poniżej mamy listę instrumentów, które są monitorowane. W tej sekcji mamy trendy, które są definiowane według chmur MMD. Czerwona strzałka oznacza trend spadkowy, a zielona trend wzrostowy. Brak strzałki to brak wyraźnego trendu, czyli splątanie chmur. Kolejna sekcja to już sygnały na poszczególnych interwałach. Możemy określić, które interwały są monitorowane w ustawieniach skanera, albo możemy to zmienić tutaj. Po prawej mamy ustawienia alertów, a poniżej legendę, który sygnał co oznacza. W pierwszej kolumnie wyświetlają się sygnały przecięcia chmur. Duże c oznacza sygnał potwierdzony, małe c to sygnał potencjalny. Kolor zielony oznacza sygnał kup, a czerwony sprzedaj. W środkowej kolumnie pojawiają się sygnały dotknięcia chmury pomarańczowej. I litera t dla odróżnienia tego sygnału. W ostatniej kolumnie pojawiają się sygnały wolumenowe. Mogą dotyczyć świecy bieżącej i wtedy się pojawia małe V z jaśniejszym fioletem. A dla świecy już zamkniętej duże V i ciemniejszy kolor. Po małej przerwie wracamy. W międzyczasie wygenerowały się jakieś alerty. Zajrzyjmy na h4. Mamy tutaj sygnał te, otwieramy wykres. Chmura niebieska wyraźnie pokazuje trend spadkowy. Chmura czerwona niedawno przecięła chmurę pomarańczową i mieliśmy impuls spadkowy. Kolejne sygnały były tutaj. Skaner wychwycił dotknięcie chmury pomarańczowej, które zapoczątkowało piękny ruch w dół na ponad 180 pipsów. Mieliśmy tu wiele dobrych sygnałów. Spójrzmy na inną sytuację, na D1 na jenie. Chmura niebieska jest poniżej, czyli potencjalny kierunek kup. Cena schodzi do chmury pomarańczowej i dostajemy sygnał. Zobaczmy teraz ostatnio wygenerowany sygnał wolumenowy. Otwieramy wykres i widzimy pogrubioną zieloną świecę. Wystąpił na niej wolumen znacznie ponad przeciętną. Możemy pokazać na chwilę wolumeny i wyraźnie widać, że na tej świecy się mocno wybił. Często na korektach następuje wzrost wolumenu, jeżeli trend ma być kontynuowany. Potencjalnie powinniśmy tutaj szukać sygnału kup. Jak można rozgrywać długie świece z wysokim wolumenem? Czekamy na powrót ceny do ceny otwarcia tej świecy lub do 50% jej długości. Tutaj cena koryguje do otwarcia świecy z wysokim wolumenem. Tutaj cena skorygowała mniej więcej do 50%. Skaner na bieżąco wyszuka dla was sygnały na całym rynku. Dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Jeżeli macie pytania, wejdźcie na stronę fxware.pl. W zakładce kontakt znajdziecie mail, telegram, messenger oraz formularz umieszczony na stronie. Zapraszamy